Wiadomości sportowe, Krzysztof Kuziemski. Dobry wieczór. Rozpoczynamy od siatkówki. Znakomite nastroje panują w Delekcie Bydgoszcz. Po ograniu Skrybełchatów niemieckiego Mercer oraz Saksy Kędzierzyn-Koźle czas na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Challenge Cup. W pierwszym spotkaniu pewnie 3-0 wygrali podopieczni trenera Makowskiego. W miniony weekend obie ekipy grały w rozgrywkach ligowych. Jednak z różnym skutkiem w plus lidze bydgoszczanie pokonali Zaksę 3-0 i awansowali na fotel lidera. Natomiast Mercers uległo w Bundeslidze 1-3 i zajmuje obecnie 8 miejsce w tabeli. Nie zmienia to faktu, że Delekta nie lekceważy przeciwnika. Na pewno musimy od początku narzucić im nasz styl gry. Na pewno hala będzie dla nich dużą przeszkodą, bo ich hala to jest 1/50 naszej, więc pewnie się będą czuli trochę nieswojo i to będzie nasz atut. Siłą zespołu Piotra Makowskiego jest przede wszystkim silny kolektyw. To sprawiło, że bydgoszczanie są liderem plus ligi oraz zakwalifikowali się do rundy finałowej Enea Cup Puchar Polski, który odbędzie się w Częstochowie w najbliższy weekend. Zespół niemiecki, ale taki wielonarodowy, 3 Holendrów, Australijczyk, Hiszpan w zespole, także bardzo ambitny zespół. I jak się pozwoli im grać, no to na pewno potrafią. Jutro o godzinie 18 w hali Uczniczka odbędzie się rewanżowe spotkanie Challenge Cup z niemieckim Mercers. W pierwszym spotkaniu pewnie wygrali bydgoszczanie 3-0. Polski Związek Hokeja na Lodzie opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienie w sprawie nowych limitów wiekowych w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Przypomnijmy, że przez zmiany w regulaminie 6 utalentowanych toruńskich zawodników zostało wykluczonych z walki o obronę Mistrzostwa Polski Juniorów. Według regulaminu rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów obowiązującego w sezonie 2012-2013 w składzie każdej z drużyn mogło znaleźć się 3 hokeistów z rocznika 92. W listopadzie, czyli 3 miesiące po rozpoczęciu sezonu, do Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wpłynęło pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym poinformowano, że zawodnicy 21-letni nie mogą brać udziału w rozgrywkach kategorii junior. Zmiany weszły w życie 1 stycznia tego roku. 6 wychowanków toruńskich Sokołów z dnia na dzień zostało bez klubu. Dowiedzieliśmy się o tym niecałe 2 tygodnie przed wprowadzeniem tego przepisu w życie, bo to było chyba 17 grudnia. I po prostu szok i niedowierzanie. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, działaczy i zawodników zarząd PZHL opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienie dotyczące zmiany limitów wiekowych w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w trakcie sezonu 2012-2013. Nie może być w Polsce tak, że w Polsce są juniorzy w wieku 21-letnim, a na świecie w rozgrywkach IHF są do 20 lat. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki swoją decyzję argumentują tym, iż hokeiści 21-letni są już seniorami i nie powinni uczestniczyć w rozgrywkach juniorskich. W Toruniu nie ma już drużyny seniorskiej, dlatego zawodnicy zmuszeni są szybko znaleźć nowy klub albo na jakiś czas rozstać się z hokejem. Trudno z dnia na dzień porzucić coś, co się robiło od 11 lat, prawda? W dzień się po prostu poświęcało temu, wszystko się podporządkowywało pod hokej. Już około 2000 zł warte są w sumie przedmioty przekazane za pośrednictwem TVP Bydgoszcz przez sportowców z regionu do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tę chwilę za najwyższą cenę, równe 1000 zł, zlicytowano szachy z podpisem arcymistrza Garia Kasparowa. Licytować można jeszcze tylko 2 dni. Na stronie www.wośpbydgoszcz.com/aukcje cały czas można kupić ciekawe rzeczy. Na przykład wyjątkowy garnitur z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie od Łukasza Siemiona z Lotto Bydgoszczy, o który pada coraz więcej zapytań przed licytacją. To są takie zapytania typu, jaki obwód klatki piersiowej, długość rękawa, długość nogawek, ile spodnie mają w pasie, także że osoby pytają o różne rzeczy. Nie wiem, może ktoś chce kupić i będzie w tym garniturze chodził. Na kibiców żużla czeka plastron z Grand Prix Europy z 2009 roku w Bydgoszczy, gdy Australijczyk Lee Adams zdobył jedyne podium na tym stadionie w swojej karierze. Te licytacje potrwają jeszcze tylko przez 2 dni. Mamy plastron Lee Adamsa z 2009 roku, kiedy Bydgoszczy zajął 2. miejsce i myślę, że ta wartość tego plastronu Lee Adamsa będzie bardzo szlachetna, cenna. Plastron jest już wart 300 zł. Nieco wyższą cenę osiągnęły już okolicznościowe Ducati.
Karpaty. Wybite z okazji 20 z rzędu tytułu drużynowego mistrza Polski wioślarzy Bydgoski. Niespodziankę dla swoich fanów przygotował też Szymon Woźniak z Polonii Bydgoszcz. Cały czas można kupić jego koszulkę wraz z autografem. Dodajmy, że prowadzenie serwisu sportowego w TVP Bydgoszcz już zostało wylicytowane. W sobotę naszym nowym redakcyjnym kolegą zostanie Szymon Tkaczyk. Już teraz szczególnie zapraszamy Państwa na ten sobotni nasz serwis sportowy. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobranoc.